Przeprawiliśmy się statkiem z Las Palmas na Teneryfę. To właśnie tutaj w Santa Cruz według ustaleń naszych dziennikarskich znajduje się końcówka telefonu stacjonarnego, przez który oszukiwana była rodzina z Nowej Soli w Polsce. Okazuje się, że dotarcie do tej informacji wcale nie było takie skomplikowane, dlatego zastanawia fakt, że policja w Nowej Soli odmówiła wszczęcia śledztwa i współpracy z policją hiszpańską, która tutaj bardzo dobrze radzi sobie, jeśli chodzi o teren Wysp Kanaryjskich. Dodatkowo dzisiaj zbulwersowała nas informacja, że również prokuratura rejonowa w Nowej Soli podtrzymała decyzję o tym, by utrzymać w mocy tą decyzję o odmowie wszczęcia tej sprawy. Przypomnę, że chodzi o oszustwo na kwotę 118 tysięcy złotych. Zastanawia fakt, że mimo tak prostej sprawy jak ustalenie, gdzie znajduje się końcówka tego telefonu stacjonarnego, również prokuratorzy w Nowej Soli nie zadali sobie trudu, by rozpocząć współpracę z prokuratorami tutaj na terenie Hiszpanii. Wstrząsająca tak naprawdę jest cała ta sytuacja, nie z powodu błahości dostępu do informacji, która może przyczynić się do ustalenia sprawców tego oszustwa, ale tak naprawdę chodzi o kondycję Unii Europejskiej, kondycję również polskiej policji i polskiej prokuratury, które mają instrumenty, mają możliwości, by współpracować z kolegami na przykład z Hiszpanii i wspomagać się nawzajem. Będziemy w przyszłym tygodniu w Nowej Soli, zabiegamy o spotkanie z rzecznik prasową tamtejszej policji. Będziemy również starali się spotkać się z prokuratorem rejonowym w Nowej Soli, żeby zapytać, co tak naprawdę stoi na przeszkodzie, by mając komplet dokumentacji, bo poszkodowani przedsiębiorcy dostarczyli do organów ścigania w Nowej Soli cały komplet dokumentacji, jeśli chodzi o to wyłudzenie. Co stoi na przeszkodzie, by rozpocząć działania? Czy tak naprawdę chodzi o to tylko, żeby zebrać dokumenty i żeby był komplet do umorzenia? Czy może chodzi o pasję życiową, jeśli chodzi o ściganie przestępców, jeśli chodzi o marzenia, takie z młodości, jeśli chodzi o podjęcie decyzji o wykonywaniu zawodu? Panie, panowie w Nowej Soli, o co chodzi?